A dzisiaj przeszedłem się zupełnie, że tak powiem, innymi uliczkami, jeżeli chodzi o Kamblis. O, tutaj zobaczcie, jaki fajny motocykl. Innymi uliczkami, tak troszeczkę zygzakuję sobie. Nie jest już tak, że jak latem było, że jest dużo ludzi, że siedzą w tych kafejkach, wszystko jest tak powystawiane. Nie, no są ludzie oczywiście, gdzieś tam sobie przysiadują, ale wiadomo, to jest też zwykły dzień, codzienny można powiedzieć. W tygodniu jest 15:20, są jeszcze w pracy. Ale też fajnie zobaczyć to Kamblis tak na co dzień, takie zwykłe, takie codzienne, nie jakieś takie turystyczne. Kiedy jest sezon, jest multum turystów, nie tylko z zagranicy, ale też z Hiszpanii. O, ceny tutaj macie, jakie są. 2,20 banany, euro 60, to najróżniejsze, prawda? Mango 4,50 za kilogram. No różne ceny. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. Ja ogólnie owoców nie jem. Jakoś tak nie przepadam z owocami, wolę warzywa. A z warzyw najbardziej lubię powiem wam, sernik. O, tutaj będzie następny stragan. Zaraz zerkniemy. Barber. Podobno fryzjerzy hiszpańscy są bardzo dobrzy. O, a tu mamy ślimaki. Ha, proszę bardzo. Nie wiem jaka cena, ale są jabłka. Na jabłkach jest euro 50, euro 50. Tutaj chyba limonki 2,90, gruszki euro 70. Tam euro 50 jabłka. Śliwki 2,50. To jest chyba kaka? Nie wiem. 2,20. Mango 7,50. No, także takie. O, a tutaj mamy warzywka. Cytryny są od 2, od euro 70 do 2 euro. Pomidory, papryki 3,50. A pomidory w granicach te 2,50, 2 euro. Takie ceny. 3 euro papryka, a ogórki, nie, cukinia to jest chyba, euro 95. No. To jeżeli ktoś się orientuje w cenach polskich, to może sobie przemnożyć tak. Ja zawsze mnożę razy 4,5. I wtedy wychodzi mi taka przybliżona cena, jeżeli chodzi o ceny w Polsce. A, i co zauważyłem, tutaj jest bardzo dużo wywieszonych flag Katalonii. Tutaj, tam zobaczcie, na samej górze, później po środku tego bloku. Tam gdzieś fruwa znowu flaga Katalonii. Tutaj znowu jest na samej górze. No. Chciałbym do czegoś to wszystko porównać, ale znowu to będzie niepoprawne politycznie. No nie będę ryzykował. Zobaczcie, tam też flagi. To są chyba flagi Katalonii, na bank. No. Pusto, bo Hiszpanie siedzą sobie w pracy teraz. A my idziemy już tam za tym domem, który jest na wprost. Mamy plażę, promenadę i morze. I powiem wam, że zmarzłem. Naprawdę zmarzłem. Dobrze, że wziąłem bluzę. Nie jest mi chłodno w nogi, ale chłodno jest mi tutaj w korpus. A nie powinno być mi chłodno w korpus, bo ten korpus jest najbardziej oblany tłuszczem. No ale może jest mi zimno, bo zobaczyłem tą panią, która jest ubrana jak na 24 grudnia w Polsce. Fajnie wyglądają te drzewa, te liście to są po prostu aż świecące, a te owoce, nie wiem, kwiaty tych drzew już mają takie czerwone jakby wypustki, albo już miały i jeszcze to co się zostało to tam na drzewie jest. A tutaj taka ciekawostka, Hiszpania, ja ubrany tak jak ubrany, jak widzicie, no nóg nie widać, bo brzuch przeszkadza, ale na krótko. No a tutaj już sprzedają, proszę, świąteczne ozdoby, są Mikołaje. Są choinki, nawet są takie choinki. Także, o proszę bardzo. Także też czuć święta. My czujemy święta, a sprzedawcy czują pieniądz, jak to się mówi.
Tu jest knajpka. Kiedyś też tutaj wszedłem zobaczyć, co jest. Teraz już jest zamknięta, bo widać, nie jest otwarta, tylko sezonowo. Ale bardzo fajnie te palmy są obciosane. Zobaczcie, tak dopieszczone. Wyglądają jak sztuczne. Latem ta alejka tętni życiem. Chodzi mi o te drzewa, zobaczcie. Może zobaczycie, tutaj są takie jakby kwiaty, owoce i czerwone takie łezki. Nie wiem, jak to nazwać. Tutaj leżą te ziarenka. Co to jest za drzewo? Może ktoś z Was wie i napisze? No i tak, cheek and cheek, zamknięty. Plan B, restauracja. A tutaj mamy jakiś kościół. Powiem Wam, że mimo tego, że byłem wielokrotnie w Cambridge, to jeszcze w tym miejscu nie byłem. Nie będę wchodził, bo mam krótkie spodenki, a... Ale trudno, zobaczymy. Co to w ogóle za kościół? Saint Pere. Coś tam 41-45. Nie wiem, czy został zburzony w tych latach. Ciężko mi powiedzieć. Jak znam życie, będzie wszystko zamknięte. Nie tak jak u nas. U nas jest wszystko pootwierane. Tutaj są godziny, kiedy wierni mogą przyjść i się pomodlić. No właśnie, może tutaj... Dobra, moi drodzy, szpulujemy dalej. A tutaj macie sklep. Właśnie z tymi kopytami. Niestety sklep jest zamknięty. Ale powiem Wam, że kupiłbym coś takiego, spróbowałbym, ale po prostu nie znam się na tym i może tu trzeba wiedzieć, jak to później jeść. Wiadomo, najlepiej to jeść ze smakiem, ale zobaczcie, jak pusto. Jak porównacie sobie, ale się drą, jak porównacie sobie tą uliczkę, tą promenadę z lata, chociażby tego roku, może tutaj napiszę na górze, w którym to jest, w której to playliście jest. No to zobaczycie. Tutaj mamy sklep Miram. Ten, jakby ktoś kiedyś był w Cambrils, to tutaj właśnie może sobie przyjść, kupić fajne mydełka. Pracuje tutaj nasza rodaczka Polka. Można z nią porozmawiać. Bardzo sympatyczna pani. Także co? No spójrzcie. Chyba, że wieczorem coś się tutaj ruszy. Ale nie wiem. Nie wiem, po prostu nie wiem. Nie będę chyba do wieczora chodził. Jest już 15:30. Także widzicie, ja też założyłem bluzę. Bo jednak trochę zimno i prawdopodobnie do wody nie wejdę, tak żeby się wykąpać. Ale na pewno wejdę do kolan. Jestem Wam w stanie to przysiąść. No pogoda super. Ta nawet taka, żeby się, wiecie co, na leżaku walnąć, okryć gdzieś tam przed tym wiatrem i opalać, bo słoneczko jest fajne. A tutaj zobaczcie, zielona papuga. Ona dwie hałasują. O, trzy nawet, zobaczcie. Tutaj na tych palmach. O, spójrzcie, jakie ekstra... Nie, więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć papug. Spójrzcie, jak to fajnie wygląda. Jedzą sobie te owoce palmy. Jeszcze muszę zdjęcie zrobić. O, tam jedna wzięła w dziób. Inaczej, wzięła do dzioba, jakby to nazwał. Pierwszy raz widzę. O, i tu leci. Usiadła sobie tutaj. O, i tam następna siedzi. W ręce, w tej łapce trzyma ten owoc z tej palmy i dziobem gryzie. Niesamowite. O, z tej strony Wam pokażę. Zobaczcie, tutaj sobie wcinają te końcóweczki, te owoce z palmy. O, ta to w ogóle, ja nie wiem, jak ona je, jak ona jest głową do dołu. A, czyli połyka, idzie głową do góry, wpada do brzucha i znowu głową do dołu. Ale fajna. Ja pierdzielę, no. Jak hałasuje. O, jest.
super, super, super się udało wyhaczyć coś takiego. No i tak to wygląda. Zobaczcie, ludzie w szalikach. I co? Zdjęcie zrobiłem napisu Cambridge, ale pod słońce, także to nie wychodzi tak, jakbym chciał. Papugi widzieliście w palmach. Fajnie śpiewały, fajnie latały. W locie też ciekawie wyglądają, bo takie mega, mega, mega fajnie zielone. Trochę jak papuszki faliste. Jeżeli chodzi o... Tam jest park. Park jest piękny. Latem przepiękny. Aczkolwiek teraz też te choinki, palmy, które są tam, wyglądają fajnie, są zielone. Także całkiem, całkiem. I co? Tutaj mamy te boiska. Tutaj mamy te boiska. Zobaczcie, starsze osoby na rowerkach. Nawet jeżeli któryś jest ze wspomaganiem elektrycznym, to te ludzie jeżdżą. Bardzo dużo się tutaj, tak jak powtarzam, Hiszpanie ruszają. No i mamy morze. Tam kuter wraca akurat z jakiejś wyprawy. Dużo obok niego jest ptaków, czyli na pewno rybki wiezie. I do portu tutaj sobie będzie wpływał. Super, jest po prostu super. Piękne niebo. Słońce. Cudowna zieleń. Mało ludzi. Można odpocząć. Także idziemy teraz w tamtą stronę. I tam właśnie poczłapię sobie po piachu trochę. Wejdę do wody. Ale tylko do kola. A jeszcze korzystając z tego, że nie muszę się nigdzie spieszyć, że jest luzik. A tu jest, ale otwarte jest w sumie. To chyba można przejść. To pójdziemy sobie tutaj tym falochronem. Ale... No czuję, że woda nawet jak nogi zamoczę, to poczuję, że jest chłodno. To poczuję, że jest chłodno. A tam gość sobie ćwiczy na trenażerze. To jest taki orbitrek? Nie, nie pamiętam jak on się nazywa. Tak jakby się wiosłowało. To się jakoś tak cwano nazywa. Kurczę. Kiedyś pamiętałem, no nieważne. Sprawdzę, jak nie zapomnę. I napiszę. Ale dmucha. Cholernie. A teraz zobaczcie, jak wygląda Cambridge z tej perspektywy. Kuter, który płynął tam daleko, daleko, daleko wcześniej, już jest prawie, że w wejściu do portu. Wejście do portu. Ciekawe, jakby się tam poszło, gdzie on przysumuje, żeby się zobaczyło, jakie ryby przywiózł. Czy dałoby radę. No ale nie będę biegał teraz po Cambridge i nie będę patrzył, co tam ma w skrzyniach. No widzicie, jaki mój cień, także na krótko pantalonki. Tu jest ten port i marina. A plaża jest z tamtej strony. Niestety z tej strony się nie dojdzie. Trzeba wrócić się znowu z promenadą. Trzeba się wrócić promenadą i dopiero zejść tam dalej na piasek. Ale super. Tutaj nawet na ławeczce sobie można usiąść. Mimo tego, że tak bardzo, bardzo dmucha, bo naprawdę dmucha i to powietrze jest takie ostre. Ale powiem wam, o jak bosko. Oj. Teraz można oczy zamknąć i się poopalać. Kolejny kuter wpływa do portu. Zobaczcie. Z rybkami, a my zjedziemy tu na dół, bo tam widzę też są rybki, ludzie się patrzą i jestem też ciekawy, na co się tak gapią. Naprawdę.
troszeczkę inaczej wyglądają te kutry niż te w Ustce, w Łebie i tak dalej, nie? Te są podniszczone, ale jakoś tak wyglądają świeżej, inaczej, bardziej świeżo. Dobra, zejdziemy tutaj i zobaczymy, co tam jest na tym stateczku, co on przywiózł z morza. Jakie ryby. No widzicie, jakie rybki. Ja się na tym nie znam, ale na pewno są świeże. Na pewno są świeżutkie. Są jakieś śledzie czy nie śledzie? Ciężko mi powiedzieć. Od razu tutaj w lód wkładają i idą gdzieś do jakiejś restauracji albo gdzieś indziej. Dobra, moi drodzy, pójdziemy teraz sobie tędy. Dołem. Tam przypłynął tamten kuter. Akurat zanim zacumuję, to może też będzie coś wyrzucał z tego do skrzynek, prawda? No, podeszliśmy do tego kutra, który przywiózł rybki, co widzieliśmy. Zobaczymy, może nas nie pogonią. Zobaczymy, jakie rybki tutaj mają, co przywieźli ciekawego. A widzicie, jakie ciekawe egzemplarze. Tam tak samo. Wszystko jest od razu płukane, czyszczone, przebierane, lodem przekładane. I od razu do sklepu, do odbiorcy. A powiem wam, że tam jeszcze w tej, o, gdzie ten facet rzuca, ten w tych, ten taki gruby, no nie wiem, co to są chyba kalmary, albo osika, to są kalmary. No to wszystko żywe, rusza się w tej kuwecie. Ale jak ta łódka, powiem wam, idzie do góry na dół, to aż mi jest niedobrze. Dobra, ja idę stąd, bo jeszcze wpadnę tu do tej wody. O, przejdziemy teraz jeszcze do następnego kutra i zobaczymy, co mają tam w następnym. Pewnie coś podobnego. Nie sądzę, że tutaj łowią. Na przykład ten kuter łowi takie ryby, tamten takie. Nie, no wszyscy łowią to samo. Łapią w sieć. Także zerkniemy. A tu jest od razu też pewnie przetwórnia, lód i tak dalej. I to wszystko jest tutaj składowane. O, widzicie, jakie rybki? Rybki, chyba to są krewetki jeszcze. Ośmiornice jakieś widzę. A te jedne, te takie blade, to nie wiem, co to. O, tu już ładnie jest układane wszystko. W takie kuwety. Proszę bardzo, później zasypią to lodem. Tam jakieś takie różowe. Ogólnie ryby bardzo lubię, ale nie chciałbym pracować w czymś takim. Przepijemy się wolniutko ku plaży. Nie wiem, czy mi starczy baterii, żeby zarejestrować to, jak moczę nogi. Aczkolwiek to nie jest nic ciekawego. No i co? Kolejne jakieś takie żaglóweczki. Pewnie do takiego połowu okazjonalnego, czyli takiego, że ktoś sobie wypłynie, zarzuci wędkę albo jakąś sieć, tak jak tutaj, coś taki większy, ta łódeczka, i coś tam dla siebie wyciągnie z morza. A tutaj dalej pusto. Mamy godzinę za 25. Wiatr wieje, widać, że dmucha galancie. Łodzie motorowe, jachty motorowe, żaglówki, wszystko stoi. Już nie wypływa, pewnie to, co było wyczarterowane, też jest zostawione, bo już pewnie na morzu jest też mniej bezpiecznie. No i przede wszystkim skończyły się wakacje, także wszyscy do pracy wrócili, nie? Tak samo tutaj widać, że część tych mieszkań, tych lokali to jest pod wynajem, bo teraz tam nic nie ma. Są rolety, żaluzje popuszczane i cisza. Tutaj babka idzie w kapturze, kurtka, taki sztormiak. Także taka jest pogoda. Ciekaw jestem, jaka jest temperatura w ogóle. Ale myślę, że gdzieś tak koło 18 stopni.
Teraz się zrobiło chłodniej, słoneczko już jest niżej niż było. A tutaj tak bardzo szybko wchodzi, wschodzi i bardzo szybko zachodzi. Dobra, idziemy teraz, moi drodzy, na plażę. Który raz ja już to dzisiaj mówię? Ojej, który raz. O, widzicie, jak ubrana babeczka? Jak na zimę stulecia. Rondo w tym mieście. Bardzo fajnie wygląda. Aż się chce patrzeć na tą zieleń, mimo tego, że ona jest troszeczkę taka już pożółkła, już jest nie taka soczysta jak kiedyś. Ale aż się chce patrzeć. Tutaj mamy już plażę, potężną tą plażę. Niestety nikt już się nie opala. Jedyny idiota, który tam wejdzie i będzie skorzystał z wody i z tego piasku, właśnie do was mówi. Ale to jeszcze trochę się tutaj przespacerujemy. Nie wiem, co to są za drzewa. Jakieś wierzby z tą białą korą. Wygląda, jakby ktoś pomalował wapnem. Bardzo fajnie to wygląda. Ale tu jest dużo roślinności takiej właśnie, że dla mnie jest mega egzotyczne. Niby zwykłe drzewo, no to akurat znam. Niby zwykłe drzewo, ale wygląda super. Nie patrzcie się na tą parę, bo goś ma szalik na szyi i kurtkę pikowaną. A my idziemy zamoczyć nogi. Puściutko jest tam, ktoś daleko, daleko jest. Tutaj mamusia z dzieckiem na huśtawkach. A my sobie idziemy tą brudną plażą, brzydką plażą, bo to naprawdę plaża jest szeroka, ale ogólnie ona jest brzydka. To jest taka troszeczkę, jakby ktoś wyrwał trawę i polał wodą. Dosłownie. Taka, no nie wiem, jak to nazwać, jak na budowie. To nie jest plaża jak nad Bałtykiem. Zupełnie coś innego. Jeszcze przez ten traktor tutaj taka wyrównana. Pościągane są te śmieci pewnie, które gdzieś tutaj były. I no, takie, no latem fajnie, bo sucho jest, ale ten piasek nie jest taki jak u nas. W Łebie na przykład przepiękny piasek, przepiękny. A tu jest taki brudny. Dobra, moi drodzy, to ja ściągam moje magiczne buty. Czekajcie. I się przespaceruję, bo tutaj, aczkolwiek nie wiem, czy będę mógł spacerować, bo tu jest, są kamienie. Ale tak to wygląda. Ok, jeden laczek ściągnięty, drugi, ojku, ściągnięty, w rękę wzięte. Uwaga. O! Powiem wam, że mam na sobie kąpielówki, ale nie odważyłbym się wejść. Naprawdę nie odważyłbym się wejść. Dzisiaj dalej niż do kolan i myślę, że do kolan to i tak jest już szczyt. Chłodna woda jest po prostu zimna. Myślę, że też bardzo szybko ta woda, że tak powiem, oddaje to ciepło. Ale jest super. Oj, jest super. Czuję gęsiora na nogach. No, w sandałkach. Tak samo zimno. Ale uwierzcie mi, to jest dla morsów, dla polskich morsów. Aczkolwiek tam chyba kogoś widzę, że jest w samych kąpielówkach. Podejdziemy tam i zobaczymy. Nie no. Fajny dzień, super dzień. Mam nadzieję, że do końca kursu będzie równie fajnie, równie miło i spokojnie. Przede wszystkim spokojnie. Nie licząc tej przeciętej plandeki dzisiaj, którą później sobie skleję, na razie jest super. No pięknie tu jest, no jest pięknie. Jest teraz chłodno, naprawdę chłodno, ale jest przepięknie. Jejku. A
powiecie mi, co to jest za drzewo. Tego troszeczkę tutaj jest, ale zobaczcie, to taki jakby iglak był i ma takie, o, ma takie gałązki mięciutkie, nie kujące, aczkolwiek gałęzie są w takich, no, dosyć galantnych igłach i to na pewno już kuje. Fajnie wygląda, super wygląda to drzewo, ale co to jest, to nie wiem. Zobaczcie to drzewo, jakie ono jest ogromne w porównaniu chociażby, nie wiem, z samochodem, który tam sobie jedzie. Potężne. Można sobie tutaj w cieniu, że tak powiem, tego drzewa usiąść. Ale... Właśnie tylko tyle, że... No, tak są czyste łatwe. I o ławki oczywiście, nie? Ale jest ogromniaste. A tu mamy piekarnię. Ja wejdę zobaczyć, co tam mają ciekawego. Może coś kupię sobie do auta. Obadamy, moi drodzy. To są na pewno chleby, kruasanty. Tak jest. Hola. Ja zaraz też sobie tutaj wybiorę, moi drodzy. Zobaczymy jakieś smakołyki. No i moi drodzy, skusiłem się, niestety, no skusiłem się, no ale jak się nie skusić. Kupiłem sobie trzy ciasteczka, kupiłem takie jedno, to jest z marmoladą, kupiłem takie serduszko, to jest chyba takie francuskie troszeczkę i jeszcze coś wziąłem, ale już nie pamiętam, prawda? Ale trzy kupiłem, na pewno wziąłem trzy. Także idziemy, mamy coś słodkiego na ząb. No i co teraz? Kurde, powiem wam tak naprawdę, to będzie marszu do tej ciężarówki. Powinienem iść tamtą stroną, kurde, no nie chciałbym się wtedy tu przechodzić i bym nie kupił nic, no. To nie chodzi o wydane pieniądze, tylko chodzi o to, że to są to, czego nikt nigdy nie widział, a o tym cały świat gada. Kalorie. Nawet kilokalorie. Masakra. Wracamy do ciężarówki inną drogą. Może zostało tam, na horyzoncie widzicie. I tutaj wśród hoteli, apartamentowców sobie wracamy. Zobaczcie, ile jest mieszkań pod wynajem. Tu wszystko, co jest rolety poopuszczane, to wszystko jest pod wynajem. A tutaj, gdzie światełko się świeci, no to ludzie mieszkają, tak? Także można powiedzieć, że na 10 mieszkań w jednym się coś dzieje. Tam tak samo, wszystko zamknięte praktycznie. W jednym miejscu jest tylko roleta odsunięta. No dobra, i co? Idziemy na skośkę. Troszkę. Do tego. Do ciężarówki. A to jaka fajna architektura. Fajnie wygląda ten budynek. W taką jakby mozaikę ułożony. Bardzo ciekawie. Dobra, tu już nie patrzymy na żadne restauracje, żadne winka i tym podobne, żadne piwa. Nawet powiem wam, idę dlatego tędy, ale stara purchawa. Jeja. Na niemieckich blachach, zobaczcie. Carrera. Dlaczego zmierzam? Już nawet nie idę tak, żeby iść koło Mercadony, żeby mnie kusiło, żeby wejść tam i jeszcze coś tam kupić, jakiegoś smakołyka. Naprawdę. Teraz chyba tutaj trzeba przejść. Tym właśnie, gdzie jest 2 metry. Z tego, co pamiętam, ale nie wiem dokładnie. Zaraz zobaczymy. Tu auto normalnie przejeżdżałem, powiem wam. Dopiero jakieś Volvo jechało. Ale tak, chyba tutaj to jest. No tak, koło Aldi się wychodzi. Tutaj jest Aldi, także idziemy zupełnie nową drogą. A tu, z tej strony, bo tu jest zakaz tej, normalnie auta wyjeżdżają. Jak tylko widzi, że 2 metry się zmieści, to przejeżdża.
ale by był dzwon. Zrobiło się już ciemno. Godzina za 27. Za mną 17 tysięcy kroków. I teraz tak, mogę iść tędy, bo to jest tam dalej, ten parking. O, jeszcze wam pokażę. Mogę iść tędy. Albo iść tam dalej i też jest przejście, ale chyba tak samo czarne, tak samo ciemno. No i chyba tak pójdę. Właśnie tamtędy. Nie tędy, tylko tam troszeczkę dalej i będę zaraz przy samochodzie. Jak mnie żadne zwierzę nie zeżre, jaszczurka nie uchla, włącznie u dziabie. No, nie wyszedłem tutaj, gdzie mówiłem. Nie poszedłem tam, gdzie mówiłem, dlatego, że no było tak czarno i nie dlatego, że się bałem. Broń Boże. Ale po prostu tam jest droga gruntowa, jest ścieżka gruntowa. I musiałbym świecić sobie telefonem. Bez sensu. No, nie było jak iść po ciemku, naprawdę. Także co, wyszliśmy z tej strony. Tu mamy teraz Mercadonę. Idziemy w prawo i dosłownie za tym kempingiem mamy samochód. Także do auta i koniecznie muszę zjeść coś ciepłego. Koniecznie. Dzisiejszy dzień uważam za naprawdę udany. O, za naprawdę udany. Taki lightowy. No niestety, przez to, że taki dzień sobie zrobiłem, to teraz będę musiał troszeczkę podgonić po ciemku. Ale później pójdę spać. Na szczęście nie ma upałów teraz. To jest listopad. Także mogę się jutro na spokojnie kimnąć. No ale przez to powiem wam, że nie wiem, czy mnie będzie widać w ogóle. Przez to, że rozładunek mam w piątek o pierwszej w nocy, no to tak sobie co trzeba jakoś wycyrklować, żeby to miało ręce i nogi. No trudno. Zobaczymy jak weekend, czy weekend będzie w Hiszpanii. Na pewno będzie w Hiszpanii, tylko gdzie? Pytanie, gdzie? Jak na północ? Najgorzej jakby gdzieś tutaj był ten interior. Tak gdzieś koło Madrytu, no. Najlepiej do Madrytu. Tylko gdzie zostawić samochód tam? Dwie osoby, to wiecie, zawsze to raźnie jest i tak dalej. Samemu gdzieś ten samochód zostawić, tak nie za bardzo. Tym bardziej, że nie znam tutaj parkowek. No można zostawić i w pociąg, jakąś komunikację miejską. Ale to jest już skomplikowana robota. Bym chciał gdzieś ewentualnie, nie wiem, Saragossa, San Sebastian, jak na górę by mnie gdzieś tam rzucili. Albo z powrotem tutaj gdzieś w rejon morza. Właśnie może Altafula i wtedy czy ta Tarragona. No i wtedy koniecznie Ferrari Land. Dobra, moi drodzy, jesteśmy przy ciężarówkach. Teraz sobie obejrzę samochód, czy wszystko jest ok, czy mi się nie stało. Ojku. Dobra. Do auta. No i co? Na dzisiaj dziękuję wam bardzo. Zapraszam na jutro, ewentualnie jeszcze na dzisiaj. Nie, na jutro. Bo tacho mogę odpalić dopiero 5 po północy. Także zapraszam was już na czwartek. O, a może jest właśnie tam za tą skarpą.